Pojawiają się głosy, że po początkowym entuzjazmie, tak jak to w przypadku wielu inicjatyw bywało, pomysł spali na panewce. Co zrobić, by tak się nie stało w tym przypadku? Trójmorze się rozwija. To jest pomysł, który, jeśli patrzymy na jego historię, to jest nowa inicjatywa. To jest pomysł, który zrodził się po objęciu urzędu prezydenckiego w Chorwacji przez panią Grabar-Kitarović, w Polsce przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak patrzymy na rozwój wypadków, to on jest dzisiaj dużo bardziej okrzepły i dużo bardziej już skonsolidowany niż jeszcze rok temu, więc to jest raczej tutaj entuzjazmu nie brakuje, natomiast to, co ważne, to jest praca. To jest budowanie tego typu inicjatyw regionalnych czy międzynarodowych wymaga bardzo częstych i intensywnych kontaktów, współpracy pomiędzy stolicami, pomiędzy politykami, przywódcami poszczególnych państw, ale co ważne także w tym przypadku, wymaga także współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy środowiskiem biznesowym, pomiędzy rządami, pomiędzy samorządami, dlatego że to w efekcie, jeśli ma dać to, na czym nam taki rezultat, jaki nam zależy, czyli budowania spójności Europy od Adriatyku po Bałtyk i Morze Czarne, czyli tego pasa północ-południe naszej części Europy, tych trzech bram do środkowej Europy, czyli Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego, no to wymaga po prostu dużego wysiłku wszystkich aktorów, wszystkich uczestników życia publicznego i gospodarczego, i politycznego, więc nie ukrywam, że to jest bardzo duża praca, ale my się pracy nie boimy. Pamiętam, że gdy przystępowaliśmy do negocjacji także decyzji szczytu NATO, który był w Warszawie w tamtym roku, też wiele osób mówiło, że to jest nie do wykonania. Ten nasz plan ambitny, żeby spowodować obecność wojsk NATO w tej części Europy, żeby to była duża decyzja o takiej zmianie także pewnego paradygmatu bezpieczeństwa tej części Europy, udało się. Teraz też udało się dlatego, że pracowaliśmy, więc teraz też chcemy pracować i jesteśmy do tego zdeterminowani, pan prezydent jest zdeterminowany, żeby tę pracę wykonywać. Panie ministrze, w Polsce ta koncepcja współpracy tej części Europy jest żywa od wielu lat. Można powiedzieć, że mamy tradycję w tym zakresie. Z pana doświadczeń jak wynika, jak to jest w innych krajach? Czy zainteresowanie jest duże? Muszę powiedzieć, że mamy na razie deklarację prawie wszystkich prezydentów tej części Europy. Powiem na razie w tym sensie, że one są jeszcze nie formalne, tylko ustne, więc wydaje się, że ten szczyt, który będzie będzie w Polsce w lipcu tego roku we Wrocławiu, będzie, rzeczywiście zgromadzi te przywódców tych naszych krajów regionu. To będzie już bardzo polityczny, ważny sygnał, że zainteresowanie jest. Ono jest nawet szersze poza regionem niż tylko w regionie, dlatego że wszyscy sąsiedzi Trójmorza, czyli zarówno na północ kraje skandynawskie, na zachód, takie kraje jak Niemcy, czy na wschód jak Ukraina, czy na południe jak kraje Bałkanów, one wszystkie się tą inicjatywą interesują. Ona także zyskuje duże zainteresowanie poza Europą, dlatego że kraje z kolei rozwinięte, bogate inwestycyjnie kraje zewnętrzne, takie jak Chiny, Stany, kraje Zatoki, czy Japonia i tak dalej, one widzą nasz region w naturalny sposób jako jeden rynek. Tak? My musimy właśnie pokazać, że potrafimy zbudować ten jeden rynek w ramach naszej Europy, także po to, żeby powiedzieć wyraźnie, że naszym celem jest jedność rynku europejskiego, że im bardziej zintegrowany rynek środkowoeuropejski, tym bardziej zintegrowany rynek europejski. My chcemy też pokazać nasz wkład do jedności europejskiego rynku, europejskiej spójności, także terytorialnej w sensie komunikacyjnym, właśnie po to, żeby powiedzieć, tak, my chcemy być nie tylko odbiorcami jedności europejskiej, ale także dostarczycielami jedności europejskiej. To jest też cel Trójmorza. Gdyby ta inicjatywa Trójmorza udała się, wypaliła, jakie to będzie miało przełożenie na życie przeciętnego obywatela? Przede wszystkim będzie dużo łatwiej podróżować. Komunikacyjnie powinniśmy być dużo bardziej zintegrowani, jest tak wiele barier czysto komunikacyjnych w naszym regionie. Dużo więcej będzie też wzajemnych wymian gospodarczych, współpracy, inwestycji. To po prostu podniesie, po raz kolejny da szansę do podniesienia stopy życiowej w Polsce poprzez aktywność gospodarczą naszych przedsiębiorców, nowe rynki dla naszych przedsiębiorców, tak? Nowe możliwości i także pozyskania zewnętrznych inwestycji ze świata do Polski, dlatego że Polska jest częścią szerszego regionu i jest dobrze zintegrowana, połączona komunikacyjnie, infrastrukturalnie. Inwestycje w Polsce są inwestycją w region i to jest też to przesłanie, o którym my mówimy i pan prezydent mówi podczas swoich zagranicznych wizyt w dalszych krajach. Tak? Inwestujcie w Polsce, bo to jest inwestycja w całym regionie, bo Polska jest zwornikiem znacznie szerszej grupy państw niż tylko ona sama.